Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. To był bardzo nieudany początek tej rundy. Tak już złapaliście chyba teraz wiatr w żagle i co do przodu teraz? No tak, tak, no początek nieudany, no. No co zrobić, już z czasu nie cofniemy, gdzieś te wakacje, ten okres przygotowawczy trochę taki w kratkę. Może gdzieś to teraz, mam nadzieję, że karta się odwróci, dwa mecze wygrane z rzędu. Teraz może też przeciwnicy nie tyle łatwiejsi, co w naszym zasięgu spokojnie, także no, w każdym meczu musimy wydawać siebie serce, musimy zostawić wszystko na boisku i będzie dobrze. Jak ogrywa się lidera, to przeciwnicy pozostali są wszyscy w zasięgu. To... Nie, no w tym sezonie jest ta A-klasa bardzo wyrównana. Tak naprawdę wyniki pokazują, że każdy może z każdym wygrać, także w każdym meczu trzeba zostawić 100%. Trochę trener mówił o tym podejściu w okresie przygotowawczym, ale też chyba posypała wam się trochę kadra w tym sezonie w porównaniu do poprzedniego. No tak, tak. Dwóch chłopaków kontuzjowanych, ktoś tam już skończył grać, no ale to już nie zrobimy. Takie problemy są w każdym zespole. Po prostu mamy tutaj swoją kadrę, jest 16-17 chłopaków, którzy cały czas trenują, no i korzystamy z tego, co mamy i cały czas ciężką pracą możemy osiągnąć dobre wyniki. Trener tak ambitnie spoglądał na ten sezon, podtrzymuje nadal swoje twierdzenie, że to będzie jednak gdzieś tam czołówka tej A-klasy w tym sezonie? No pod względem gry na pewno czołówka, zobaczymy pod względem punktowym, jak to się skończy na koniec sezonu. Gdzieś na pewno ta A-klasa jest mocniejsza niż rok temu. Nie ma może tam dwie słabsze zespoły, a reszta stawki jest bardzo wyrównana i to pokazuje, że naprawdę poziom tej A-klasie jest wyższy niż rok temu. No właśnie, bo patrząc na składy, to praktycznie każdy zespół poczynił tutaj solidne wzmocnienia. No tak, tak, ale nie mi oceniać inne zespoły, ja mogę mówić o swoim zespole, my gramy swoimi chłopakami z Bralina, cała kadra praktycznie z Bralina, chłopaki są, trenują i to się chwali. Właśnie, to jest niespotykane w miejscowości, praktycznie wszyscy ze swojej miejscowości grają dla swojego klubu. Młodzież grająca w piłkę, no, cieszyć się tylko, nic innego nie pozostaje. No tak, ale tak to powinno wyglądać w takich niższych ligach, powinno się grać swoimi chłopakami. No gdzieś tu w powiecie kępińskim to chyba idzie w złym kierunku, co się dzieje tutaj wokół, no ale no, nic nie zrobimy, możemy tylko tutaj dawać przykład.